Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu burmistrza Goliny Mirosława Durszyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Wojdyńskiego i w imieniu swoim zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Goliny, ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich z powiatu konińskiego na 14 dni Goliny, które odbędą się 20 i 21 lipca. 20 lipca zapraszam na godzinę 18 do Parku Miejskiego, gdzie będzie oficjalne otwarcie 14 dni Goliny oraz zostaną rozstrzygnięte dwa konkursy. Pierwszy konkurs Golinianie Dzieciom, a drugi rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne Goliny Aktywnie w Kulturze Działać Zaczyna. Tego dnia na scenie zaprezentuje się Orkiestra Dęta OSP Golina działająca przy Domu Kultury w Golinie. Ponadto na scenie zaprezentuje się Sylwia Dziardziel, a gwiazdą tego dnia będzie Izabela Trojanowska z zespołem. A w niedzielę zaczynamy od godziny 16 programem animacyjnym skierowanym do najmłodszych mieszkańców gminy Golina, a od godziny 17 startujemy z programem przygotowanym przez lokalną tutaj młodzież, biorąc udział w zajęciach artystycznych na terenie gminy. O godzinie 17.30 odbędzie się koncert kapeli Sami Swoi, po której zapraszam na scenę Big Band z Kazimierza Biskupiego, a gwiazdami tego dnia będzie Adam Chrola oraz grupa Vox. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Parku Miejskiego w Golinie, gdzie czeka dużo atrakcji.